Siemka, cześć, witajcie w nowym odcinku i już tradycją jest to, że odcinek zaczynam wychodząc gdzieś. Teraz wyskoczyłem z Alonką na szybkie zakupy i przy okazji w naszej okolicy na Placu Zbawiciela otworzył się nowy sklep, który chcemy zobaczyć, bo jeżeli chodzi o sklepy streetwearowo, sneakersowe i po prostu sklepy z fajnymi, ciekawymi dla nas markami na ulicy, to rzadkość. To miałem inny temat na ten odcinek, paczka nie przyszła do mnie wczoraj, która z butami, które chciałem wam pokazać i które pasowały do odcinka, który chciałem nagrać, więc ten odcinek za tydzień, a dzisiaj po prostu otworzę kolejne jakieś tam 4 pary butów. Luźny odcinek, zapraszam was do oglądania, do subskrypcji, do zostawiania komentarzy, do zostawiania łapek w górę. To akurat zawsze pomaga mi, jeżeli chodzi o zasięgi i dodatkowe wyświetlenia i promocję kanału, więc jeżeli macie chwilę, to będę wdzięczny, jeżeli to zrobicie. W sumie sklepik jak sklepik, ale naprawdę lokalizacja jest mega, mega w porządku. Na samym środku Placu Zbawiciela, sklep jest za mną, a z drugiej strony mamy kościół na Placu Zbawiciela, więc tak jak mówię, jeżeli ten sklep utrzyma się w tym miejscu, z tym asortymentem, który ma, to akurat spoko. Takie mega zachodnie, co w sumie, jeżeli chodzi o Polskę, Warszawę, przynajmniej jest raczej rzadkie, jeżeli chodzi o sklepy. A pod tym względem wszystko się tu fajnie prezentuje. Są fajne duże witryny, więc ja życzę powodzenia. W ogóle to chyba przydałaby się aktualizacja listy sklepów w Warszawie, bo pod tym względem trochę się pozmieniało, plus takie sklepy jak na przykład Warsaw Sneaker Store jest po remoncie. A druga rzecz jest taka, że ja dzisiaj na nogach mam ZX 8000 w kolorystyce ZX-ów 8020, czyli 8020, które z kolei chyba są pierwszym wydaniem tej kolorystyki damskich ZX-ów Aqua. Można tak to chyba najprościej ująć. Więc zaraz pykniemy fotę. Klasycznie zaraz wam pokażę te zdjęcia i klasycznie zdjęcia robi mi Alonka. Więc jakbyście szukali fotografa, to mogę być jej menadżerem, więc odzywajcie się. Trochę się tych butów uzbierało i sam jestem zdziwiony, że tak długo udało mi się ich nie otwierać, bo naprawdę część butów stoi tutaj gdzieś od końcówki maja. Pierwsze pudełko z Nike'ami. Przed nagraniem musiałem sobie trochę przypomnieć, jakie pary butów tu stoją, bo trochę też zapomniałem, jakie modele zamówiłem i co na mnie czeka. Jesteś starego, jesteś nowego, a jako pierwszy idzie całkiem nowy model. Model, który swoją premierę miał kilka dni temu. Jest to model w czerwonym pudełku i wyjątkowo nie są to damki. Mam tu Air Max 1 z mocno atmosowym vibe'em, ale w żadnym wypadku niestety nie jest to kolaboracja z Atmosem. Jest to zwyczajne, kolekcyjne wydanie jedynek. Kolorystyka nazwano Cobblestone i jak widzicie mamy tutaj też połączenie różnych materiałów. Poza skórą mamy tu też zamsz i nubuk. Buty prezentują się bardzo ładnie. Kolekcyjnie jest to w ogóle model damski i ten but wpadł w moje ręce dzięki temu, że Al dostała wcześniejszy dostęp na swoim koncie Nike. Raz na pół roku konto Nike daje jej coś wylosować. Ale jak już mam te buty w rękach, to muszę przyznać, że całkiem te buty mi się podobają i wyglądają dość interesująco. Tu jedynie można by było się przyczepić lekko do tego kształtu, ale z drugiej strony, patrząc na to teraz, chyba nie jest aż tak źle. Oczywiście ten kształt nie jest super spiczasty i te buty nie są aż tak szybkie, ale bywało gorzej, jeżeli chodzi o jedynki. Całkiem spoko, naprawdę całkiem spoko te buty wyglądają. W zestawie dostajemy jeszcze ciemnobrązowe sznurowadła, trochę pod kolor właśnie języka. W ogóle zestawienie kolorystyczne bardzo mi się podoba. Powiedziałem wam wcześniej, że oczywiście jest to nawiązanie do kolaboracji z Atmosem, ale z drugiej strony jest to bardziej nawiązanie do modelu Air Safari, który pojawił się w tym samym roku, co pojawiły się właśnie Air Maxy 1. Tych wszystkich jedynek, które ostatnio się pojawiły, dalej chyba nie są najlepsze. Dobra informacja dla wszystkich fanów Air Maxów 1. Doczekamy się chyba europejskiej premiery modelu kolaboracyjnego z koreańskim butikiem Cassina. Bardzo przyjemne wydanie i bardzo dużo osób żałowało na samym początku, że te buty pojawią się tylko właśnie na rynku azjatyckim, a właściwie pojawią się tylko w Korei, ale na szczęście premiera będzie szersza i chyba na chwilę obecną jest to jedna z ciekawszych kolorystyk jedynek, jeżeli chodzi o wydania kolaboracyjne. Myślę, że są nawet ciekawsze niż to, co pojawiło się z Pattą. A co do Patty, no to tutaj też dostaniemy jeszcze piątą kolorystykę Air Maxów jedynek na patencie z falami i możliwe, że będzie to najciekawszy i najlepszy model z całego paku. Więc pierwsza para. Rozmiar wziąłem klasyczny swój, czyli w damskiej rozmiarówce jest to 10,5, europejskie 42,5. Tak jak mówiłem, model pochodzi z kolekcji damskiej, czyli największy rozmiar, który możecie z niego dostać, to 44,5.
Dobra, podmieniłem kolejność tak, żebyśmy mieli raz Nike, raz Adidasy. Mamy tutaj Easy 350 w wersji Compact, czyli Easy 350 CMPCT. Jest to jeszcze bardziej basicowa wersja 350 V2. Tutaj projektanci Adidasa skupili się na tym, aby ten but był jeszcze bardziej wygodny i dla mnie ten but, szczerze mówiąc, jest połączeniem 450 na podeszwie od 350. 450 ze względu na to, że ta cholewka jest podobnie bardzo mocno opinająca stopę. Mamy tu do czynienia z kolorystyką Slate Carbon. Pierwszy raz w ogóle Easy 350 w tej wersji pojawiły się na rynku pod koniec 2021 roku. Ja szczerze mówiąc nie zwróciłem na nie szczególnej uwagi. Pierwszy raz mocniej wpadły mi w oko dopiero kiedy pojawiły się w wersji całej czerwonej jakoś na początku tego roku i wpadły mi na oko na tyle, żeby stwierdzić, że są po prostu okropne. Jestem bardzo ciekawy wygody tego wydania, ze względu na to, że tutaj cholewka jest cała nitowa, połączono tu różne sposoby tkania, różne faktury, część materiału, część tego nitu nam wychodzi. Połączono też to z dwoma, trzema różnymi kolorami, tutaj but poza tym, że jest czarny, ma jeszcze elementy właśnie brązowego, bądź takiego ceglanego. Ten but nie wygląda ładnie, jak nie jest założony, bo po prostu wygląda jak taki pieróg. Bardzo zgnieciony. No jeżeli chodzi o samą jakość, to nie ma się do czego przyczepić. Wszystko ładnie wygląda, jest porządnie zrobione. Jak przystało na buty za 999 zł, bo tyle wynosi ich retail. I trzeba przyznać, że ceny butów zaczynają się robić coraz bardziej kosmiczne, są już czasami zbyt wysokie. Buty w sprzedaży pojawiły się na początku czerwca i mi udało się kupić je w aplikacji z Confirmed. I bardzo się z tego cieszę, bo dzięki temu jestem bliżej do uzyskania czwartego poziomu na koncie Adidasa, a słyszałem, że przy tym poziomie dużo łatwiej kupić jest właśnie wydania limitowane, bądź aplikacja dużo częściej losuje osoby z tym wyższym poziomem konta, a więc mam nadzieję, że będę mógł to dla Was sprawdzić i Wam potwierdzić, bądź zanegować. Mam nadzieję, że będę mógł potwierdzić, bo w sumie bardzo bym chciał łatwiej kupować te buty, aczkolwiek w ogóle chyba ostatnio jest coraz łatwiej kupować buty. Zastanawiam się, czy wynika to z ogólnoświatowej sytuacji, gospodarek, inflacji w każdym kraju i ogólnie ciężkiego życia i coraz droższego życia, czy po prostu jest coraz mniej ludzi, która konkuruje, jeżeli chodzi o losowanie butów. Jeżeli chodzi o Easy, bardzo ważna wiadomość dla wszystkich fanów i dla wszystkich osób, które chciałyby jeszcze coś zarobić na butach. Zbliżamy się do Easy Day i już kilka dni temu dostaliśmy pierwsze przecieki, jakich modeli możemy spodziewać się w aplikacji Confirmed i na stronie Adidasa. Wszystko wskazuje na to, że dostaniemy pomiędzy 20 a 30 modeli. W większości oczywiście będą to wydania retro i to nie byle jakie. Najbardziej zainteresowany jestem wydaniem retro pierwszych 350 w kolorystyce Turtle Dove, czyli mamy powrót tak naprawdę do modelu, od którego wszystko się zaczęło. Easy na samym początku było naprawdę wielkim sukcesem komercyjnym, wizualnym, marketingowym, pod każdym względem zrobiła mega dobrą robotę Adidasowi. Powrót Turtle Dove z okazji Easy Day uznaję chyba za najciekawszy powrót, mimo że ten but nie jest fajny, ja w sumie nigdy 350 nie miałem. Bardzo jestem ciekawy, jak te buty w porównaniu do V2 wypadają, jeżeli chodzi o wygodę. Mam nadzieję, że przyjdzie mi to sprawdzić i podzielić się tą informacją z Wami. Pojawią się jeszcze wydania retro 700 V3 w kolorystyce Azael, 350 V2 Red Stripe, czyli znowu wyciągnięta kolorystyka sprzed kilku lat, a 700 V2 Statiki, tak jak rok temu, kupiłbym pół rozmiaru większe. Z tego co słyszałem, mają pojawić się klasycznie jeszcze Waverunnery, 700 Waverunnery. Będzie tego naprawdę sporo, więc dla wszystkich fanów Easy będzie to, myślę, że udany dzień. Lecimy z kolejnymi Nike'ami i tu pamiętam co jest. Buty, które nie są najładniejsze. Nie chcę jakby od razu nastawiać kogoś negatywnie, ale no, jest to wydanie z osobą, która z Nike zrobiła już kilka modeli do tej pory i wstyd się przyznać, ale jeżeli chodzi o opcję właśnie zakupu i moje szczęście, jeżeli chodzi o losowanie, to jest to pierwsza para Nike i Travis Scotta, którą udało mi się kupić i nie jest to najładniejsza para. Jak wiecie, kilka tygodni temu Nike wraz z Travis Scottem wydało dwa modele Air Maxów jedynek oraz dwa modele Nike Air Trainerów jedynek. I niestety to Air Trainery udało mi się kupić. Ale ten model ma naprawdę ciekawą historię. Fanem tej sylwetki nigdy nie byłem i przygotowując się do tego odcinka złapałem pierwsze informacje, jeżeli chodzi o ten model i są to całkiem interesujące rzeczy. Trochę rozjaśniają, dlaczego właśnie to Air Trainery pojawiły się razem z Air Maxami jedynkami właśnie w tym paku od Travisa. Wszystko zaczyna się w 1987 roku, czyli w tym samym roku, w którym na rynku pojawiły się Air Maxy jedynki. Ten but w 1987 roku był jedynym w swoim rodzaju
był pierwszym modelem właśnie cross-trainingowym. Autorem tego modelu jest Tinker Hatfield, najpopularniejszy projektant butów od Nike. Tinker, chodząc na siłownię, zauważył pewien problem u siebie oraz u innych osób, u sportowców, których tam miał. Wszyscy musieli nosić więcej niż jedną parę butów, ze względu na to, że jedne buty były do biegania, inny model butów był do gry w kosza, a jeszcze w innym modelu butów grano w tenisa, co wymagało od tych bardziej aktywnych sportowców dość dużej torby treningowej i przygotowania wielu rzeczy, więc Tinker Hatfield stwierdził, że trzeba coś z tym zrobić. Wymyślił sobie, że stworzy buty, które będą butami multidyscyplinarnymi. I tak właśnie powstały Air Trainery 1. Wszystko sprowadza się do innowacyjności projektu tego modelu. Trochę jak w Adidasach Forum, o których wam mówiłem w poprzednim odcinku. Zapraszam was do obejrzenia tutaj. I tak samo właśnie jest z Air Trainerami, to tutaj ta konstrukcja pomaga sportowcom działać na różnych arenach, na różnych nawierzchniach i właśnie uprawiając też różne sporty. Przez to, że but jest trochę wyższy, wspomagał on ustabilizowanie całej stopy oraz kostki, co zmniejszało możliwości kontuzji. Dodatkowo pasek, który znajduje się w przedniej części cholewki, był paskiem, który wspomagał właśnie trzymanie przedniej części stopy i przyleganie tego buta jeszcze bardziej do stopy, co również poprawiało stabilizację. A co najważniejsze, podniesiono kąt, pod którym znajduje się pięta w tym bucie. Buty do gry w koszykówkę miały nachylenie około 8 stopni. Buty do biegania miały od 12 do 15 stopni, a więc Tinker stwierdził, że potrzebujemy czegoś pomiędzy butem do gry w koszykówkę, który jest płaski, daje nam, bardziej płaski, daje nam większą stabilizację, oraz butem do biegania, który powoduje, że nasz ruch jest bardziej naturalny i bardziej dynamiczny. Buty chyba najbardziej będziecie kojarzyć z tym, że pojawiały się one na boiskach, na kortach tenisowych, głównie za sprawą Andrea Agassiego. Jednak to inny tenisista pierwotnie miał wpływ na popularność Air Trainerów i był to John McEnroe, tenisista, który postanowił sprzeciwić się firmie Nike i kiedy w 1986 roku dostał pierwsze sample tego modelu, których ponoć nie powinien nawet dostać, stwierdził on, że będą to dla niego idealne buty właśnie do gry w tenisa i nie dość, że wbrew Nike założył te buty na swój pierwszy powrotny turniej, to na dodatek go wygrał, a później wygrał jeszcze kilka innych turniejów. Pierwsza kolorystyka, która pojawiła się na rynku, jest chyba najbardziej kultowym wydaniem tego modelu. Były to chlorofyle, kolorystyka, która zainspirowana została siłownią, na którą chodził Tinker. Innym ważnym sportowcem, który przyczynił się również do dużej popularności tego modelu i który wziął udział w kampanii reklamowej dla właśnie Air Trainerów, był Bo Jackson. W latach swojej kariery był jedynym sportowcem, który jednocześnie grał w lidze amerykańskiej futbolowej oraz w lidze baseballowej, co najlepsze z obiema drużynami zdobywał mistrzostwa. Najlepsza osoba, którą Nike mogło sobie znaleźć do kampanii reklamowej. Nikt inny nie wiedział tak dużo o potrzebach, jeżeli chodzi o obuwie do różnych sportów, jak właśnie Bo Jackson. A ostatnia ciekawostka, jeżeli chodzi o samą historię trainerów, to jak to zwykle bywa z projektami ponadczasowymi, takimi, które właśnie po 35 latach dalej się pamięta. Dział marketingowy w momencie, kiedy Tinker pokazał projekt i pierwsze blueprinty tego wydania, stwierdził, że jest to głupi projekt, jest to całkiem głupi projekt. Obawiali się oni, że model negatywnie wpłynie na sprzedaż butów do konkretnych sportów i że ludzie zaczną właśnie wybierać modele cross-treningowe. Oczywiście dużo się nie pomylili, bo sprzedaż modeli cross-treningowych mocno wpłynęła na rynek, ten segment zaczął się wtedy rozwijać. Butów cross-treningowych firma Nike zaczęła sprzedawać znacznie, znacznie więcej, bo były to buty, które były potrzebne tak naprawdę każdemu. Ale wracając do samego wydania z Travisem, nie chcę mówić, jakby brzmieć ciągle negatywnie i mówić, że kupuję buty, a później mi się one nie podobają, że są brzydkie i tak dalej. Fanem trainerów nigdy nie byłem. Projekt wygląda, jakby cała cholewka wygląda dość, dla mnie przynajmniej, trochę nieforemnie. Z bajerów mamy tutaj nakładkę, którą możemy zasłonić sobie butem. Tutaj z tyłu można znaleźć również instrukcję, co z tą nakładką trzeba zrobić. I jest to ciekawe, bo dzięki temu dowiadujemy się, że w języku znajduje się kieszonka. Kieszonka nie jedyna na tym bucie. To trochę takie zapożyczone rozwiązanie z modeli deskorolkowych, tak żeby nie trzeba było nosić nic w kieszeniach, a jakiś tam hajs można było wpakować właśnie do kieszeni na język. Oczywiście tą kieszonkę używano też do chowania innych rzeczy, ale o tym nie możemy mówić. Wracając do naszej nakładki, tą naszą nakładkę możemy złożyć, schować do języka. I dzięki temu zawsze możemy mieć to przy sobie. Z tyłu znajduje się drugi suwak i wielkie logo Cactus Corporation. Jest to pierwsze chyba wydanie z Travisem, na którym nie pojawia się nigdzie logo Cactus Jacka. Poza tym, co znajduje się na wkładce,
Nigdzie indziej nie spotkamy się z tymi klasycznymi logówkami. Kolorystyka brązowa, mamy tu odcienie brązu, trochę bordo. Fajne materiały, bo mamy tutaj sztruks, mamy tutaj zamszyk. Dodatkowo właśnie jeszcze ta nakładka wodoodporna. Myślałem na początku, że to ta kolorystyka będzie tą ładniejszą, patrząc przynajmniej po zdjęciach. Jednak po tym czasie i też jak mam te buty w ręku i też jak oglądałem zdjęcia przygotowując się do odcinka, stwierdzam jednak, że to ta druga kolorystyka wygląda znacznie ładniej. Chcecie znać, jak wy je oceniacie. Jestem bardzo ciekawy, czy z osób, które mnie tu oglądają, czy te buty wam się w ogóle podobają. Lecimy do ostatniej pary. Ostatnia para to Adidasy i te Adidasy, które ja lubię. Są to Adidasy ZX-y. ZX-y 8000 w kolorystyce Germany. To powrót modelu, który oryginalnie został wydany w 1998 roku. Kolorystyka, która wróciła do nas razem z ZX-ami 9000 Citrus, które zostały wydane chyba w 2008 roku z kolei. Jako fan ZX-ów całkiem się ucieszyłem, aczkolwiek nigdy wielkim fanem tej kolorystyki nie byłem, ze względu chyba na dość trudne zestawienie przez pryzmat dalszego ubioru, bo buty są dość mocno krzykliwe. Ale wyobraźcie sobie, jak wszyscy Niemcy musieli się cieszyć, fani Adidasa, którzy w końcu mogli kupić w normalnej cenie, w sklepowej cenie, swoją ulubioną kolorystykę Adidasów ZX. Buty są wykonane w bardzo w porządku. Nie widać tu za dużo kleju, można przyczepić się troszeczkę, nie wiem, do skrojenia cholewki i przyklejenia jej do samej podeszwy ze względu na to, jak równo zostało to zrobione, ale nieźle. Naprawdę to jest może trochę moje czepialstwo. Poza tym mamy ten zamsz, który trochę jest tekturowy, ten zamsz, który znamy z wydań wcześniejszych ZX-ów. Od 2 lat tak naprawdę Adidas używa tego zamszu w tym modelu. Pod względem materiałowym jest po prostu poprawnie, nie ma tu fajerwerków, no ale pamiętajmy, jest to po prostu kolekcyjne wydanie Adidasów. Nie jest to super limitowane wydanie. Jeżeli szukacie lepszej jakości za dużo wyższą cenę, to zwróćcie uwagę na wydanie tego modelu z butikiem Atmos, wydanie G-Sneak 4. Razem z tym modelem w ramach Bring Back Packu dostaliśmy również ZX 9000 w kolorze cytrus, którą również mam i którą pokażę wam w kolejnym odcinku. Ale w kolejnym odcinku najważniejsze będzie to, co znajduje się w tym kartonie oraz to, co znajduje się w tym pudełku. Zrobimy sobie porównanie i porozmawiamy na temat tego, czy kolaboracje w ogóle warte są tego, żeby do nich dopłacać. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Jeżeli macie ochotę, zostawcie łapkę w górę, zostawcie w komentarz. Jeżeli nie subskrybujecie tego kanału, to również zapraszam was do zrobienia tego. Najbardziej zapraszam was do obejrzenia któregoś z tych dwóch odcinków.